Dziś właśnie podpisujemy dwie umowy związane z budową naszego stadionu, którymi to umowami sankcjonujemy proces budowy stadionu z czterema trybunami. Widzimy tutaj bardzo intensywną i bardzo owocną współpracę klubu i miasta, klubu i samorządu. To jest taki fundament dla rozwoju całej ligi we wszystkich miastach, gdzie mamy kluby ekstraklasy. Modernizacja, nowy stadion, te dyskusje, jak ma to wyglądać. Oczywiście tu i miasto miało swoją wizję, i klub, i kibice. Także ja pamiętam, jak spotkanie było w marcu, to było tu gorąco i nawet poza urzędem pikietowali kibice Pogoni Szczecin. Więc mogę powiedzieć, że dzisiaj z tego punktu widzenia historii dochodzenia do wspólnej wizji, to jesteśmy już dużo dalej niż to było rok temu. I można powiedzieć, że dzisiaj podpisane dokumenty uwspólniły pewien sposób patrzenia na nowy stadion w Szczecinie i uważam, że to jest duży sukces. My jako Ekstraklasa zawsze kibicowaliśmy tym relacjom na linii samorząd, klub, kibice, biznes, bo to jest ta właśnie cała lokalna społeczność, która buduje klub tak na dobrą sprawę. Udało się zdiagnozować największy problem tego projektu, a mianowicie ten brak czwartej trybuny i też problemy proceduralne ze strony miasta, jak tą czwartą trybunę wkomponować w cały projekt. Oczywiście to były luźne rozmowy o możliwościach, o różnych opcjach, jakie posiada miasto, jeżeli chodzi właśnie o ten kierunek. Później już ta dobra wola pana prezydenta, czy w ogóle urzędników miejskich spowodowała, że to rozwiązanie się znalazło. Również podejście klubu, który chciał się zaangażować w projektowanie nowego stadionu, uważam za bardzo pozytywny na tym etapie, czyli nie obrażamy się, ale szukamy wspólnie rozwiązania. No to jesteśmy, dzisiaj było podpisanie umowy, zadowolony jest pan? No bardzo, ja tutaj byłem pytany, czy to nie jest za długo, że to za 3 lata, 4 lata dopiero stadion powstanie. No my jako Ekstraklasa patrzymy bardzo długofalowo, mamy projekty z Ministerstwem Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o Akademię Klasy Ekstra i patronat właśnie Złotą Jedenastkę Ministerstwa, to jest perspektywa 2020. Wszelkiego rodzaju właśnie infrastrukturalne inwestycje, one trwają i rozkładają się w czasie, co też mówię, doświadczyliśmy, czy przy okazji Białego Stoku, czy przy okazji Zabrza, tam też budowały się nowe stadiony, tam też kluby rozgrywały w tym samym czasie swoje mecze ekstraklasowe, także to są normalne procesy, to tyle po prostu powinno trwać i tyle trwa. Oczywiście każdy chciałby szybciej, natomiast według mnie ważniejsze jest to, żeby się to wydarzyło, żeby jednak ten stadion nowy powstał i żeby on przyciągnął jak najwięcej nowych kibiców na trybuny.